Cześć, witajcie w nowej scenerii. Ojeju, widzicie co się dzieje? Wyszłam, zobaczcie. Kot nie wie co się dzieje. Rudy, co się stało? Śnieg, co to jest? Co to jest w ogóle? Słuchajcie, patrzcie, wychodzę na ogród i co jest? Proszę, co się dzieje? O matko! O, co jest z moimi roślinkami? Moje kwiatki. Ojej. No i po prostu tak wygląda rzeczywistość dzisiaj. Proszę. Nie no, tak. Taka śnieżyca. W nocy prawie nie spałam. O! Cześć. Widzisz, co się stało? Koniec świata. O Boże, jak zimno. On mówi, szybko do domu chodź. Chodź szybko do domu. Tak. Już zaraz pójdziemy. No widzisz, co się dzieje? Jest tak zimno. Ale jest śnieżyca. Katastrofa, zobaczcie. No, nawet nie mogę się odwrócić, bo przecież nic nie widzę. Szok. Zobaczcie, szok. O. Kot do szklarni wbiegł. Kot do szklarni wskoczył. Kogo to mogło uratować? Nie no, szok. Chciałam tylko pokazać, co się dzisiaj dzieje. W nocy tak wiało, po prostu nie spałam prawie. Z góry musiałam iść z piętra spać na dół do salonu, bo już nie było opcji, żeby spać. Nie było opcji, żeby w ogóle spać na górze. Tak wiało. Co chwilę się budziłam. Zobacz. Zobacz, co to się dzieje. No mówi, chodź już do domu. Wystarczy tego nagrywania. Zimno. Zimno. Ratuj. Ratuj się, kto może. Dobra, idziemy. Dość tego, bo wiecie co, wyszłam, ale naprawdę to jest jakaś masakra. No i co? Nie spałam północy. Rano się budzę, patrzę, 7 godzina. Masakra. Chodź, Rudy. Chodź, idziemy. Chodź, Mirko to w ogóle nie będzie chciał wyjść za żadne skarby. Cześć. To ja. Chodź, idziemy do domu. No, także... O, widzicie? Nie, to jest w ogóle... Jakaś masakra. Już wszystko trzeba było odśnieżać. O, idę sobie pod choinką. O, tutaj to jeszcze tak nie wieje, ale masakra jest. Ogólnie powiem wam. Idę do domu. Zaniosę aparat i przyjdę jeszcze trochę pofikać na śnieg. A co, często się to nie zdarza. Dlaczego tak na święta nie mogło być? Nie, zupełnie inny klimat by był. A tak to co? A tak to nie było klimatu, teraz jest klimat i to potrójnie. O matko, nic nie widzę. Nic nie widzę. O, wyszedł, mistrzu. 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 Cześć. Co się dzieje? Zobacz, co się dzieje. Aha. Zobaczył Rudego. Cały kicha. Dobra, widzimy się później. Jestem z powrotem. Już jest w sumie 17. Zjadłam obiad z wczoraj. To, co robiłam przy was. W sumie zapiekanka, ta warzywna. Pyszna, bardzo mi smakowała. Pomimo tego, że składniki
najprostsze na świecie, w sumie zero pracy z nią, ale super, bardzo smaczna. Ogólnie uważam, że wystarczy tam parę składników dobrze przyprawić i super obiad. Słuchajcie, patrzę teraz przez okno, w ogóle co się dzieje. Byłam dzisiaj na dworze, widzieliście, to było południe, jak byłam na dworze, nie wiem, gdzieś tak 12-13. No koniec świata, no takie zamiecie, takie po prostu, no zaspy straszne. Jeszcze potem przez godzinę odśnieżałam tutaj przy domu wokoło. No mówię Wam, tyle śniegu, że szok. I to cały dzień jeszcze pruszy, cały dzień sypie. Cały dzień jest wiatr, cały dzień sypie śnieg, takie wielkie płaty. Jestem w szoku. Samochody tak wolno jadą. No powiem Wam, że jeśli dalej przez noc, bo tak, całą noc pruszyło, cały dzień i teraz jeśli jeszcze jedną noc będzie całą pruszyło, to ja nie wiem, co to będzie. No, a tak zapowiadają właśnie, że tak może być. I jeszcze jak będzie minus 15 stopni, no to po prostu będzie kolorowo. A wiecie, co jest najciekawsze? To już jest w ogóle. Ale ja podziwiam takie osoby. Normalnie patrzę przez okno, a tam normalnie ludzie biegają. Biegają. No, to jest dla mnie szok. I pod górę i biegną, i w śnieg, w twarz, wiatr, w twarz, wszystko w twarz, ale co to? Nie, świat należy do odważnych, ale ja bym się chyba na to nie dała. Ciężko w ogóle się zebrać i iść na spacer w taką pogodę, no bo... No... To nie jest, jak jest tak, wiecie, jak jest taki moment, że tak ucichnie i jest spokojnie i sobie po prostu wszystko stoi i nawet jak trochę wieje, ale nie sypie ten śnieg prosto w twarz, no to jakoś można sobie iść jeszcze na spacer, ale biegać w taką śnieżycę, no szok. I wiecie, i to cały czas sypie. Ja jestem naprawdę w szoku, nie wiem, co to będzie. No, muszę jeszcze dzisiaj, to znaczy muszę, no nie muszę, ale chciałabym jeszcze dzisiaj poodkurzać. Poodkurzać i w sumie może zmyć podłogę w kuchni, bo w kuchni to tam najbardziej się brudzi. Najszybciej. No już w ogóle, wiecie, jak się ma zwierzaki, to już w ogóle jest kolorowo. Zwłaszcza na podłodze kolorowo. Wszyscy, którzy mają zwierzęta, coś o tym wiedzą. Nie? No. Katastrofa. Szkoda, że nie było tego śniegu na święta. Jakby było fajnie, jakby na święta był ten śnieg, jakby było tak biało. W tym filmiku, który Wam nagrywałam z parku, te iluminacje świetlne w parku, no przecież gdyby tam w tym czasie nie było chlapy, nie było błota, tylko by był śnieg tak jak dzisiaj, tak biało, to było po prostu by było tak pięknie, to światło by się, wiecie, odbijało od tego śniegu i by było tak... No tak pięknie, no i w ogóle ten klimat, to by było milion razy bardziej ładnie, tak by, to dopiero by był ten klimat. To znaczy, tam jeszcze jest przez, do końca stycznia będzie czynne, więc jak najbardziej teraz można sobie jeszcze zobaczyć w tym śniegu. Na pewno pięknie to wygląda, no tylko, że mówię, no... W święta tak miało być. Wtedy to jest dopiero tak
No ten klimat się czuje taki bardziej, nie? Dzieci na sankach gdzieś tam i te kolędy i to wszystko i to tak jakoś tak fajniej jest. No ale co? Pogody nie możemy sobie wybrać. Jest jaka jest. I no cóż. I trzeba taką przyjąć, jaka jest. No ale lubię, ja to lubię. W ogóle, wiecie, w ogóle to najbardziej lubię lato. Ale zimę lubię, jeśli jest właśnie biało i mroźno. Jeśli jest śnieg i jeśli jest mróz, to nic piękniejszego. Uwielbiam tak iść na spacer i tak sobie chodzić, a zwłaszcza wieczorem, jak jest ciemno, ale jest tak zarazem jasno od śniegu i to takie chrupanie pod stopami, takie chrup, 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 takie, ojej, ten dźwięk, to jest fajne. Najgorzej jak jest chlapa. Jak ten śnieg, wiecie, nie ma mrozu i ten śnieg po prostu i spada i on od razu topnieje, to już jest w ogóle najgorzej. Jedyny plus wtedy to można łatwo ulepić bałwana, bo wtedy ten śnieg się lepi, ale ogólnie uwielbiam jak jest biało i mroźno. To wtedy dla mnie może być zima. Taka zima może być, taka zima powinna być. Właśnie taka. No. Co? No i dzisiejszy dzień w sumie już się kończy powoli. Wiecie, ostatnio strasznie długo, ja nie wiem, to jest chyba kwestia, nie wiem, internetu czy coś, ale jak tak długo mi się montują te filmy, jak mi się to zgrywa wszystko długo. Katastrofa, ja miałam dzisiaj, ja się poddałam. O 12 w nocy się poddałam i zostawiłam włączony komputer i dopiero jak się obudziłam o 7, to poszłam go wyłączyć, bo no nie chciałam przerywać tego zgrywania filmu, a się poddałam, bo jeszcze to miałam 40%, a już nie wiem, przecież nie będę siedziała do trzeciej, nie? I montowała, także zostawiłam odpalone i się robiło. Strasznie długo to trwa, nie wiem... 11 minut, 15 minut, no ma ten filmik, przecież to nie jest jakoś nie wiadomo ile i tak długo to się przetwarza, a potem jeszcze na YouTube trzeba to wrzucić i to się znowu jeszcze przetwarza. Także no, długo to wczoraj jakoś trwało, także mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie. Ale no to zależy, to jest kwestia właśnie chyba internetu, może jakoś wczoraj coś, nie wiem, zamulał czy co. Jakoś... Słuchajcie, no i sypię. Tak sobie myślę, że jeśli jeszcze będę miała dzisiaj siły, raczej będę miała, bo trzeba, moim zdaniem trzeba korzystać póki można z tego śniegu, jeśli ktoś lubi, bo jeśli ktoś nie lubi, bo są osoby, które totalnie nie cierpią śniegu, nie lubią zimy i... No i okej, ja to jak najbardziej rozumiem, bo jak wszyscy mają... uwielbiać zimę, albo wszyscy mają uwielbiać lato. Musi być jakiś sprawiedliwy podział. To jak będę miała siły, to pójdę jeszcze sobie na spacer. Wezmę, zamontuję. Mój Artur do mnie mówi, że mam wziąć sanki, koty zamontować i będą mnie ciągnąć, albo nas. Tak, jasne. Mhm. Chyba prędzej my ich, a nie oni nas. Wiecie, nawet te po prostu te zwierzaki są takie rozbestwione, takie rozpuszczone, że to otwieram drzwi normalnie, to latem mogą być cały czas na dworze. A teraz po prostu otwieram drzwi, gdzie normalnie wyskakują na dwór po całej nocy. Patrzy jeden z drugim, nie, oni się wycofują, nie, tu jakieś zamiecie, tu jakieś wiatry, zimno, śnieg, o nie, bo jak to, jak nóżką na to stanąć, no jak nóżką stanąć na śnieg, no jak tutaj jest kołdra, pierzyna, ciepło,
normalnie kaloryfery gorące, a tutaj każą na dwór w ogóle wychodzić? Nie, no nie. Nie, w miejsce ma być ten pełno i do łóżka, a nie tam na dwór biegać. Kto to widział? Byle do wiosny, nie? No. Ale to, co dzisiaj jest na tym ogrodzie, to jest po prostu szok w trampkach. Tak biało, tak. Oje. No nic, no zobaczę, może jeszcze dzisiaj pójdę, ale tak cały czas sypię. Nie wiem, jak to będzie na tym spacerze w tym śniegu. Ale wiecie, tak fajnie jest, chociaż przed snem pójść, chociaż te 15 minut, te 15 minut, 20 minut to jest wystarczająco, a fajnie jest tak się przejść. Tak, wiecie, dla rozruszania się, no bo miło i tak jasno jest przez ten śnieg. No dobra, ja nie będę więcej Wam tutaj ględzić, bo ile można non stop po tym śniegu. Ale wiecie, pierwszy dzień to jest taki w tym roku i tak, o, tak mi się podoba. Dobra, mi się podoba, co dopiero dzieciom? O jeju, to dopiero radocha. Sanki i te jabłuszka, heja. Dobra, kończę te wywody. Widzimy się w następnych filmikach. Pa, pa. Przepraszam Was za to, że jest ciemno, ale chciałam zobaczyć, pokazać Wam, co się dzieje na dworze. Wróciłam przed chwilą z spaceru. Zimno. Patrzcie. Pięknie, co? Jak na ślizgawce jest. Cały czas pada, cały czas. Miałam już dzisiaj kolejne odśnieżanie. O, jedzie. O, spycharka jedzie, ale nie spycha. Ciekawe. Zobaczcie, co się dzieje. No, katastrofa. Kolejna godzina i cały czas sypie. Ja. Samochody ledwo jadą, autobus to już w ogóle. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale ja stoję przy oknie balkonowym na górze i kolejna godzina. Wróciłam ze spaceru. Tak się w tych zaspach po prostu umęczyłam. No ale zawsze, tak jak mówię, fajnie jest się przejść trochę przed snem. Ale zobaczcie, jest po prostu taka śnieżyca, kolejna godzina. Zobaczcie, co się dzieje. I samochody po prostu ledwo jadą, nie? Tutaj to pod górkę to jest w ogóle katastrofa jakaś. A tam dalej jest jeszcze bardziej pod górkę. Tak się samochody ślizgają. No widzicie, nie ma śniegu, jest źle. Jest śnieg, też jest źle. O, jaka piękna zamieć. Tak momentami trochę bardziej pada, trochę mniej, ale cały czas spada. Cały czas. No dobra. Kończę dzisiejszy dzień już teraz na pewno. Idę zjeść jakąś kolację i co? Rzucę filmik do zgrywania i spać. W takim razie prawdopodobnie do jutra. Trzymajcie się. Pa, pa!